Witajcie kochani, jak widzicie po tytule, przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami grudnia zeszłego roku. Miało ich w sumie nie być, bo tak już się starałam nic za bardzo nie testować, żeby ostatni film to byli ulubieńcy całego roku, ale się nie da. No po prostu się nie da. Nie mogłam się powstrzymać, czekały jeszcze pewne rzeczy, kilka rzeczy przyszło, nadarzyły się same, no, poszłam po czekoladę, a wróciłam z kosmetykami, wiecie, no to się po prostu zdarza. Więc mamy ulubieńców grudnia, nie przedłużajmy i zaczynajmy. Standardowo zaczynamy od pielęgnacji. Od razu Wam powiem, że tych ulubieńców będzie no, troszkę mniej z racji tego, że starałam się naprawdę nie testować jak szalona, no ale no... Co człowiek poradzi. I pierwsza kategoria pielęgnacyjna jest to tonik Sensum Mare Algo Tonic. Ja słyszałam dużo dobrego o tych kosmetykach. Miałam kiedyś z nimi styczność, ale jakoś tak, no wiecie, w natłoku wszystkiego one gdzieś tam sobie uciekły i wróciły do mnie, jak wróciły, to z przytupem. Ten tonik też moja Magda bardzo polecała, zachwalała, jakby jej opinie są dla mnie wartościowe, więc jakby tu, jak dostałam chyba w paczce od Minty Shopu ten tonik, to stwierdziłam, bierę od razu, testuję, a toniki zużywam w takiej ilości i w takim tempie, że to w sumie nie jest problem, żeby włączyć kolejny znowu do pielęgnacji. I jak tu zobaczyłam, że tu po pierwsze jest woda z Habra Bławatka, jest woda z lodowca norweskiego, 5 rodzajów alg morskich i kwas hialuronowy, ma takie algi, kwas hialuronowy, o mój Boże, tu jest wszystko to, co ja kocham. I się nie zawiodłam. Konsystencja to jest sama woda, taki klasyczny polski tonik, że tak to nazwijmy, bo wiem, że tu czasem się przejawiają i te japońskie, koreańskie toniki i nie zawsze tonik to tonik i no, takie tam. Ale nie, to jest po prostu woda z bardzo dobrym atomizerem. Zobaczymy, czy światło pokaże, ale powinno. O, jest perfekcyjna mgiełka, nie ma żadnego plucia, bardzo dobry atomizer. Zapach jest przyjemny, trochę taki... Jakby to powiedzieć? Takie uniseksowe, drogie perfumy, bez żadnej takiej męczącej nuty, bardzo świeże, morskie, troszkę takie właśnie, odrobinkę w męską stronę. To jest zupełnie niesłodki zapach. On się nie utrzymuje długo, więc też jeśli jesteście wrażliwi na zapachy, to nie jest tak, że od razu czuć taką, wiecie, moc tego zapachu. Tylko jest takie przyjemne, odświeżające, relaksujące. Ostatnio morskie zapachy zaczęły mi tak wchodzić na banie, że wszystko, co ma taki właśnie muszelkowy, lekko nawet cytrusowy, bym się odważyła powiedzieć, ton, to mi się podoba. I tutaj jest właśnie też taki przyjemny, relaksujący vibe. No i działanie, no bo to chyba najważniejsze. Skóra jest przefantastycznie nawilżona. Dogaduje się wspaniale z każdą następną rzeczą, jaką na niego kładłam. Czy to będzie retinol, do którego zaraz sobie przejdziemy, czy jakieś bardzo bogate serum, czy maseczka. Wszystko jest po prostu pod kontrolą, plus jest super jako mgiełka tak na twarz, po makijażu, żeby zdjąć takie uczucie ściągnięcia. Ja wiem, że są osoby, które mają bardzo, bardzo wrażliwą skórę i nawet jak po prostu odrobinkę się gdzieś tam przypudrują, to czują, że ta skóra jest taka, wiecie, pomalowana i nie lubią tego odczucia. No to mgiełki do make-upu spoko, chociaż ja osobiście mgiełki do make-upu to wolę te utrwalające, bo tutaj dobry tonik załatwia nam od razu sprawę, więc widzicie, że zużycie jest tutaj naprawdę srogie, bo testowałam go namiętnie, wzdłuż, wszerz, przed każdą maseczką, i rano, i wieczorem, i och, skóra jest bardzo czysta i mocno po prostu klasycznie nawilżona. To jest taki podstawowy tonik, który uważam, że spokojnie może się sprawdzić każdemu. Tu bez względu na to, czy to jest skóra bardzo, bardzo skrajnie sucha, czy taka wręcz przetłuszczająca się, trądzikowa, algi, kwas hialuronowy. O, swarte, dokładnie. Już Wam tutaj zdradziłam trochę a propos retinolu. I to jest krem, który myślałam, że no w styczniu, spokojnie Izabela, w styczniu. Ale po prostu nie wysiedziałam, no nie dałam rady, nie wytrzymałam, stwierdziłam, muszę to teraz sprawdzić, bo każda kolejna rzecz z tej marki to jest po prostu taki hicior, że ja no nie mogę, zresztą słuchałam już opinii osób, które zaczęły używać przede mną i takie, no nie, ja muszę i się stało. Krem z retinolem od Recibo. Powiem Wam tak, tak wygląda w tym momencie zużycie środeczka. Jest smarowany częściej niż teoretycznie powinnam, ale pierwsze użycie, użyłam go po prostu raz, poczekałam tydzień, użyłam go drugi i już go używałam, no to jest takie powiedzmy 2,5 raza w tygodniu, bo to nawet ciężko jako 3, no ale powiedzmy 2,5 raza w tygodniu.
Oczywiście używany był na noc. Ja, wiecie, się cały rok smaruję filtrami, ale jeśli się też skusicie, to oczywiście filtr jest obowiązkowy, od razu wam to mówię. I takie zachowanie nieodpowiedzialne jak moje, czyli w momencie, kiedy za drugim razem użyłam i zobaczyłam, że wszystko jest w porządku, więc zaczęłam, skróciłam po prostu ten czas odstępów między użyciami. Producent tego nie rekomenduje, tylko wprowadzać go jeszcze bardziej stopniowo, ale moja skóra go kocha. Ten efekt, pamiętam jak właśnie nałożyłam, już wieczorem siedziałam z nałożonym tym kremem i czułam to po prostu, jak to jest wspaniała konsystencja. I rano się obudziłam i już pisałam do mojej kumpeli, gdy patrz, co się dzieje, patrz, skóra taka, i no nie mogłam się powstrzymać, ponieważ ten krem robi czystą skórę, po prostu. Jak wiecie, teraz moje hormony, całe zdrowie, no tutaj pod tym względem jest niezły chaos, więc w sumie do testowania kosmetyków nawet lepiej, bo mogę naprawdę zobaczyć, czy coś działa na przykład na jakieś niedoskonałości, czy one znikają szybciej, czy na przykład pojawiają się też rzadziej. To jest krem, który stosuję dokładnie na ten tonik, czyli idzie mycie, tonik i tylko ten krem i nic więcej na niego nie nakładam, ponieważ nie muszę. Ja się bałam, że z tym retinolem to może być troszeczkę tak, że no wiecie, jakieś tam przesuszenie tej twarzy, ściągnięcie. Zresztą do niego dołączony jest też ten Peacemaker, czyli emulsja łagodząca, więc ja już miałam takie, no dobra, czyli to się może stać. Moja skóra go po prostu pokochała. Ja pierwszy raz w życiu byłam w stanie nałożyć na tonik tylko krem i pójść spać z twarzą, która ma wrażenie, że została wypielęgnowana 10 etapami pielęgnacji koreańskiej i po prostu nałożone zostało na nią wszystko, co jej potrzeba. On jest jednocześnie ultra leciuteńki i mega taki, no właśnie, nawet niebogaty. Jak to nazwać? To jest bardzo ciężkie do określenia, ale po prostu dający wszystko, czego człowiek potrzebuje. Skóra jest ultra miękka, jest odczucie takiej czystej świeżości, ukojenia, takiego zaopiekowania i zupełnej lekkości jednocześnie. I czuć, że ona jest po prostu czysta. I rano się budzicie i ona dalej jest czysta. Więc no, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Na pewno wrócę też z jakąś odpowiedzią, jak już skończę cały słoik, ponieważ ja się podjęłam całej słoikowej kuracji, że tak powiem. Więc jak go wykończę, to wtedy podsumuję sobie jakieś takie długofalowe działanie, ale na ten moment ja widzę, że noc, którą użyłam tego kremu, rano ta skóra jest inna. Jest po prostu inna i ten efekt mi się mega podoba. Mamy też maseczkę, która przewinęła się parę razy na moim Instagramie, bo to jest taka moja maseczka wannowa, że tak powiem, kąpielowa, czyli w momencie, kiedy nakładam odżywkę na włosy, to na twarz lubię sobie jakąś tam zaaplikować papkę, a żeby tak, no wiecie, zagospodarować dobrze czas leżenia w wannie. I tutaj się nawinęła Mia My Pure Express, to jest 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kompleksem kwas azelainowy i glicyna. I co też ważne, tego typu zabiegów nie robiłam sobie w dni używania Game Changera. To tak jeszcze na chwilkę wrócę, że przy tym kremie z retinolem to ten dzień był bez żadnych dodatkowych substancji, że tak powiem. Nawilżanko plus to i dopiero następnego dnia inne zabawy. O, tak dla bezpieczeństwa wam powiem, żeby nie było. Tutaj też w składzie znajdziemy dwie glinki, różową i białą, olej z nasion malin, jożoba, witaminę E, prowitaminę B5. I to jest znowu maseczka glinkowa, która nie zachowuje się jak glinka, tylko zachowuje się jak ultra mięciutki kremik. Oj, lubię ten zapach. Nie jestem w stanie do końca przypomnieć sobie, co tak w moim życiu pachniało, ale ja ten zapach skądś znam i niestety nie jestem w stanie go dobrze zlokalizować w mojej pamięci, ale wywołuje jakąś taką przyjemną nostalgię. Jest w nim coś takiego, że jest takie relaksująco przyjemne. Człowiek nakłada tą maseczkę i jest takie... O, w ten sposób. Jeśli chodzi o samo działanie, te 5 minut spokojnie wystarcza. Skóra jest po prostu ładnie oczyszczona. To jest taki dodatkowy etap do oczyszczania. Nie ma żadnego podrażnienia. Ona mnie chyba za pierwszym razem lekko tak poszczypała przez parę sekund, ale później się już to nie działo. Nie było żadnego zaczerwienienia. I to jest taka maska, która jak właśnie myjecie buzię, to jeszcze tak, żeby tak ją do perfekcji tak dopolerować. Bo widać, że pory są o wiele czystsze i te 5 minut spokojnie mi wystarczało, żeby właśnie ten efekt uzyskać, więc w wannie perfekcyjnie, przecież przy szybszych jakichś kąpielach, plus to, że ona jest bardzo taką delikatną, ma konsystencję, że jak nałożycie nawet cieniutką warstwą, to nie wiem, nie ma żadnego ściągnięcia, to nie jest taka glinka, która wam zaraz zaschnie, ale też nie zsuwa się, nie spływa, więc nawet jak się kąpiecie pod prysznicem, to będzie spoko.
Też na plus jest to, że to jest słoiczek, więc w kąpieli spokojnie można swoją porcję wybrać, wiecie, nie wyciśniecie sobie za dużo i później nie wiadomo, co z tym zrobić, bo jakby ja przy takich maskach nie widzę sensu nakładania jakiejś takiej całej kopy, żeby była taka mega gruba warstwa, wręcz przy 5-minutowych maseczkach cienka warstwa jest perfekcyjna, bo jakby grubszą warstwą są dla mnie trochę psu marnowanie produktu. Jeszcze chyba druga z tej serii, więc jak tą skończę, to chętnie sobie jeszcze przetestuję kolejną. Kolejna rzecz to taka niepozorna tubeczka. Jest to SVR Sisavit Plus Krem. To jest marka w ogóle apteczna i to jest krem robiący wszystko. Coś w stylu takiego kremu SOS na... Ja wam w ogóle mogę przeczytać, bo to jest, powiem wam... Niezła litania tutaj, przyspiesza gojenie ran, zapobiega powstawaniu śladów, blizn, regeneruje skórę, na zaczerwienienia, krem naprawczy SOS na codzienne skaleczenia, zadrapania, przynosi ukojenie, przywraca równowagę skórze uszkodzonej, podrażnionej, działa przeciwbakteryjnie, przeciwświądowo, zapobiega podrażnieniom, no i tu w ogóle jeszcze milion innych rzeczy. Tu jest taki kompleks regeneracyjny, tych składników tam jest cała masa, więc ja chyba nie będę wam też tego wszystkiego czytać. Jest to w formie takiego po prostu bardzo, bardzo gęstego kremiku. O! W ten sposób. Więc ja go sobie używam co wieczór na całe dłonie przed pójściem spać. Nie ma takiej lepkiej warstwy. To jest taka otoczka, którą czuć, że tu jest nałożone. On jest taki, że aż trzeba się postarać, żeby go rozsmarować. Ale... bardzo ładnie są zregenerowane wszystkie. No ja mam teraz po okresie gotowania i sprzątania tak poryte ręce, tu w ogóle, tu mnie kot, bawiłam się z kotełkiem i koteł się, wiecie, tak tutaj wgryzał dla zabawy w rączkę, więc też mam piękne ślady. Tutaj sobie, o, otworzyłam sobie piekarnik i przyjarałam sobie rękę o grzałkę, tutaj o piecyk, tutaj o patelnię i stwierdziłam, genialnie jak to przyszło. To jest moment, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. I powiem wam, bardzo dobrze działa. Ta blizna tutaj to było naprawdę takie paskudne poparzenie, bo ta grzałka mi po prostu stopiła tutaj skórę. To nawet nie zrobił się już, wiecie, ten bąbel, tylko tak mi ją zjarało na płasko. I w tym momencie ona jest już naprawdę bardzo blada. I widzę, że też ma bardzo równą strukturę, więc myślę, że nie zostanie po niej ślad. Plus, no ja mam tak, że niestety skrobię sobie skórki i po tym jak zerwałam raz hybrydę, to te skórki zareagowały strasznym takim kopnięciem. I zaczęły znowu wychodzić, znowu się tutaj zahaczać i ja sobie wieczorem też jak to posmaruję, to rano się budzę już z tym lekko wygojonym, więc działa. Warto mieć, myślę, taką tubkę, nie tylko jak macie dzieci, tylko właśnie jak jesteście taką pierdołą jak ja i ciągle coś sobie robicie, żeby te blizny po prostu tak długo nie zostawały, właśnie jeśli macie problem z przesuszonymi skórkami wokół paznokcia. Przyznam szczerze, że jak skończę tą tubkę, to chyba sobie kupię taką... Widziałam, że chyba są większe też te tubki, bo ja mam 40 ml, a widziałam tam chyba nawet w ogóle jakąś setkę. To chyba będę się chyba cała od stóp do głów tym smarować, więc SVR wypuściło naprawdę dobrą rzecz. Chodzi o włosy, to tak jak wam ostatnio mówiłam, trochę mam mało rzeczy do pokazywania, ponieważ przez te całe hormonalne fiku-miku te włosy totalnie poświrowały, skóra głowy poświrowała tak naprawdę. Ale nie mogłam się powstrzymać i jak już troszeczkę uspokoiłam całą sytuację, to postanowiłam wypróbować, bo korciło mnie niemiłosiernie, Heritage Dragon Wash oczyszczający szampon, nowy dzieciuch od Heritage'a Agnieszki Niedziałek i... Jak to myje? Jak to myje? Jak to się pieni i jak to myje? Jest to w tym momencie jedyny szampon, no myślę, że też widać zużycie, który nie jest takim leczniczym od trychologa, że tak powiem, który jestem w stanie używać i nie robi mi krzywdy w głowę. Nic mnie nie swędzi, nie wiem, nie jest przesuszona, nie jest przetłuszczona tak makabrycznie szybko, więc ja nie wiem, jak Aga robi te kosmetyki, ale one po prostu działają. Skład jest perfekcyjny, tu jest... w tych kosmetykach każda rzecz, która się tam znajduje, znajduje się tam z konkretnej przyczyny. Nie ma tak, że tu coś zostało wrzucone albo tak. Tylko każdy składnik, każda najmniejsza rzecz w tym składzie została przemyślana i to czuć. Po prostu to czuć podczas mycia. Ta skóra jest perfekcyjnie czysta. Perfekcyjnie czysta. Włosy w ogóle nie są przesuszone, nie są poplątane. Do tego jeszcze pięknie pachnie. Tu jest taka marakujka, taki trochę tropikalny vibe, ale nie słodki, tylko bardziej... taki elegancko-wytrawny, marakujowy zapach. No i dla mnie właśnie w tym momencie, kiedy no ta skóra głowy szaleje, świruje i tu się dzieją cuda na kiju, to jest zbawienie, bo też parę razy na przykład używałam i stwierdziłam, a możesz po prostu jest lepiej z moją skórą głowy i użyłam sobie czegoś innego
bardzo szybko tego pożałowałam, bo w tym momencie moja skóra głowy reaguje na wszystko po prostu. To jest alarm, to jest czerwone diody, wszystko po prostu wyje i po prostu muszę biec z łazienki, myć głowę jeszcze raz, jeśli umyję czymś, co jej się po prostu nie spodoba. A potem nie dzieje się nic złego, skóra jest czysta, ona się szybciej przetłuszcza niż normalnie, no ale to z racji tego, że no, choroba jakby z tym wiele nie zrobię, ale przez cały dzień i kawałek następnego jest spoko. I to już jest dla mnie nawet to, że chociaż tyle się udało zrobić, a po tym jestem w stanie jakoś w miarę normalnie funkcjonować i no... Uwielbiam cię, szamponie. Zostaniesz ze mną. Z pielęgnacji to tylko tyle, może aż tyle, bo no jak mówię, starałam się nie dorzucać za dużo już na sam koniec roku, podsumować to sobie, ogarnąć i od teraz nowego roku zacząć testowanie kolejnych rzeczy, no ale... Musiałam. Przechodzimy do makijażu. I tu będzie historia w stylu Izabela jest pierdołą. Widzieliście, że tam na jesieni byłam na evencie afektu. No i z tego eventu przyniosłam sobie torbę kosmetyków i przyniosłam paletę, którą miałam w kieszonce i jakby ją miałam. I przyniosłam torebkę, którą zgubiłam. Ale miałam w głowie, że jestem taka na 100% pewna, że ja ją do domu przyniosłam. Przeszukałam cały dom, nic. No i na początku miesiąca robiłam pierwsze porządki, takie, które miały w ogóle sprawdzić, co trzeba uporządkować, wiecie, to jest takie sprzątanie przed sprzątaniem. I z pomiędzy ściany i regału wyjęłam torbę z kosmetykami afektu. Kamień spadł mi z serca, bo już po prostu byłam taka wsiąkło. Tu jest no, kilka metrów kwadratowych mieszkania i wsiąkło. Więc jak po prostu się rzuciłam na testowanie tych rzeczy, to po prostu przepadłam, ponieważ... Ja to już macałam właśnie wtedy na evencie. Ten bronzer. On jest w kolorze Havana. Jakie to jest dobre. To są te piękne bronzery z takim tłoczeniem a la droga kanapa. W sensie jak się śmieję, takie wiecie, taka pufka. Zawsze mi się marzyło mieć taki szezlong, wiecie, z takim właśnie tłoczeniem w welurze, najlepiej w szmaragdowej zieleni. To jest właśnie ten wzór. Ale na tłoczeniu to się nie kończy, ponieważ konsystencja. To jest coś jakby jedwabisty krem. To nie jest suchy do końca produkt, on się mi w ogóle nie pyli. Jak biorę pędzel i w nim niuniam, to nie leci mi to na boki, tylko jakby wszystko się ładnie zbiera w pędzel i jestem w stanie aplikować go i na sucho, i na mokro, tylko że nie jakby mokrym pędzlem, tylko na mokry podkład. On się bardzo ładnie wblendowuje. Nawet spróbowałam sobie zrobić to suchym beauty blenderem na właśnie lekko wilgotny jeszcze podkład. Plus ten kolor. Powiem wam, ja ostatnio przestałam używać chłodnych bronzerów, bo ja mam taki żółty z lekką domieszką oliwki kolor skóry i w tych chłodnych bronzerach jest dużo czerwono, takich sinych tonów, które na mojej skórze wyglądają jakby lekko brudno i stwierdziłam, że ja już wolę po prostu tylko lekko ocieplić tą skórę i wymodelować różem, ale cały czas mam taki niedosyt, że brakuje mi czegoś neutralnego, ale właśnie czym mogłabym też bardziej zrobić kontur i tym bronzerem również pokusiłam się o zrobienie na przykład konturowania nosa, bo to wygląda po prostu pięknie. Plus jest taka gładka tafla tego bronzerowania, taki, nie wiem jak to nawet określić, ale po prostu to nie jest do końca jakby mat, tylko taki półmat z domieszką satyny, więc ta skóra wygląda tak trochę jakby była wyfotoshopowana w tym miejscu. Po roztarciu jakby cały czas trochę pracuje ze światłem, cały czas ta skóra jest taka właśnie ładnie wymodelowana. Pachnie też ładnie. Pachnie lekko tak pralinkowo, tak... No tak pralinkowo bym to nazwała. Tylko nie taką chamską czekoladą, tylko właśnie taką takim pudełkiem z czekoladkami. Tak, to w ten sposób właśnie pachnie. Opakowanie też jest przepiękne, taki rose goldzik. No jestem pod ogromnym wrażeniem. Ten kolor skradł moje serce i namiętnie używam, pomimo tego, że niszczę ten piękny wzór tłoczenia. I druga rzecz, którą zaczęłam namiętnie używać, zresztą tutaj już widać, że no nie jest najczystszy ten puder, ale dzisiaj też się nim malowałam, jest to puder Mineral Loose Powder Soft Touch. On jest bez żadnego koloru, to jest po prostu przeźroczysty, transparentny puder. Znowu o tym wykończeniu, trochę jak ten bronzer. Taki niby puder, ale ma jakby odrobinkę czegoś mokrego w sobie. Przepięknie po prostu się na twarzy zachowuje, robi taką gładziutką, mięciutką warstwę i to jest puder, który wsiąka w twarz, tak bym to powiedziała. On w ogóle nie zostawia pudrowości.
tylko utrwala i jakby trochę jak krem, jakby po prostu się wchłaniał w makijaż. Bardzo mi się ten efekt podoba, bo nie ma takiej ciężkości, nie ma w ogóle żadnego odczucia takiego upudrowania, jeśli macie skrajnie suche skóry, ale lubicie puder, no to to jest właśnie, zresztą w ogóle po użyciu tego pudru, wykończenie jeszcze tym tonikiem robi efekt, jakbyście byli niepomalowani, ale mieli perfekcyjną skórę. Nie obciąża, bardzo ładnie wygląda pod okiem, pokusiłam się też o zrobienie bakingu. I też się wchłonął się przepięknie. Jest leciuteńki, ale robi co ma robić. Więc jak szukacie tego typu pudru, to znowu tania perełka. Ostatnio powiem Wam, że mam coraz więcej w kolekcji pudrów, które kosztują grosze. A gdyby je tylko włożyć do jakiegoś po prostu fancy opakowania, to mógłby być po prostu najdroższy puder z perfumerii, tak? W jakości, jakby w odczuciu, jak się go bierze tylko w palce. Myślę, że jakbym nasypała kilka rodzajów pudrów, to dużo osób wybrałoby ten jako taki najdroższy, tak? Jako taki najbardziej luksusowy, który pewnie najwięcej kosztuje. Bo on jest właśnie taki w odczuciu, no znowu, taki jedwabisto, mięciutki, tak się wchłania w tą skórę. Nawet jak macie tutaj, no wiecie, skóra dłoni jest zawsze suchsza niż skóra twarzy, to on nie podkreśla linii papilarnych, tylko jakby je delikatnie rozmywa. Przepiękny efekt. Przepiękny. A jak już jesteśmy przy twarzy, to ta rzecz mnie zaskoczyła bardzo mocno. Bo jak wiecie, w temacie rozświetlaczy w ogóle powstał cały filmik, jak macie ochotę obejrzeć. Ja kocham drobinę. Ja kocham taki błysk, wiecie, taki konkret błysk, taki, to nie takie tam pitu-pitu, tylko to ma po prostu dawać po oczach, oślepiać. Jak przejedzie samochód, to po prostu kierowca oślepiony, z NASA tam na orbicie po prostu, o Jezu, co tam się tak błyszczy na tej Ziemi, a to Izabela idzie po prostu w świetle słońca, tak? To jest mój typ oświetlacza i ja zazwyczaj nie byłam w ogóle zainteresowana czymś, co daje subtelny glow. Proszę Państwa, oto Doll Face. Rozświetlacz się nazywa Ole Glow Illuminating Face Powder Translucent Glow. I właśnie ta nazwa Translucent Glow to jest bardzo trafne, ponieważ to jest rozświetlacz, który nie ma nawet jednej drobinki. On tutaj znowu miał bardzo ładne tłoczenie, miał, bo już niestety zostało przeze mnie praktycznie zrujnowane. To też ze względu na to, że nie używam go tylko jako samego rozświetlacza, ale też jako takie wykończenie na całą twarz dające. No właśnie, to daje efekt nakremowanej skóry. Tam nie ma nawet jednej drobinki, wiecie, to nie jest tak, że... ja sobie muszę to tak rozetrzeć. Może, czy to będzie widać w ten sposób? Może ja go nałożę jeszcze tutaj więcej na dłoń. O, i pokażę Wam tak. O! To robi... no taki efekt kremu nawilżającego. I jak mówię, że nie ma nawet jednej drobinki, to totalnie. To nie jest tak, że są takie pudry, co mają bardzo, bardzo miałko zmieloną tą drobinę. Ale to nie. To jest po prostu takie odbicie światła i też kolor. Kolor jest taki nudowy. W niektórym świetle można się doszukać lekko brzoskwiniowego takiego odcienia. Nie jest jasny, taki blady. To nie jest takie trupie odbicie światła, tylko właśnie takie trochę nudowe, beżowe. No zaskoczyłam się, bo jakby jak pierwszy raz go dotknęłam, miałam takie nie świeci się. A jak popatrzyłam na moje palce i tak... to wygląda dobrze. To wygląda jak taka porcelanowa laleczka, wiecie, właśnie taki... takie nawet nie mokre, bo to nie jest właśnie... kurde, ja mam problem z określeniem tego, bo to robi, no właśnie, nakremowaną buzię. Przepadłam. Pierwszy raz mam rozświetlacz, który nie jest ultra torpedą, a wygląda tak pięknie. Dzisiaj też go mam, więc nie wiem w jakim stopniu przy tym świetle będzie to widać, ale to jest właśnie takie subtelne tylko wykończenie, wiecie, takie muśnięcie, takie o, taki, że ta skóra nie była matowa, ale nie ma tak po prostu zaznaczonego takim, to nie jest takie odbicie światła, że wygląda jak wręcz wypalona skóra na zdjęciach, tak? Tylko... o. No więc zakochałam się. Spokojnie, ale na głowę nie upadłam. Mam też coś, co się świeci, jak psu jajca, jak to się pięknie przysłowiowo mówi. I wręcz dosłownie, bo tu na przykład, tak, ten jest pieskiem, ten jest kotkiem. Są to dwa super shadow szoki. Dobrze powiedziałam? Super? Nie, super szok shadowy.
ale tak brzmią lepiej. Czyli te takie słoiczki z Colourpopa, z limitowanej kolekcji, której dochód idzie, cały dochód ze sprzedaży idzie na fundację ratującej zwierzątka z schronisk. O, tak to się mieni. Tutaj to jest sama drobina. To jest takie miękkie, to jest wręcz mokre. To już nie jest puder, tylko taka... Jakby to nazwać? Taki jedwabny musik, o, tak bym to nazwała, jedwabny musik pełen drobinek, błyszczy się to pod niebiosa. Najjaśniejszy z powodzeniem możecie używać jako rozświetlacz. Myślałam, że będzie dla mnie za ciemny, nie jest za ciemny, ale on odbija mocno, aha, tutaj już mam to nie będzie widać, odbija mocno na taki chłodny róż, więc musicie lubić ten efekt, ale wygląda naprawdę bajecznie. Ten brązowy kotek to jest znowu taki cień dookoła oka, wygląda bosko, nic nie trzeba robić, nakładamy paluchem, wychodzimy, jest pięknie. Więc no ja jestem totalnie zachwycona tymi słoiczkami. Chciałabym, kurde, wszystkie. Powiem wam, że są jeszcze promki na stronie Colourpopa, ale po tym jak te paczki do mnie idą, tak po prostu jakby chciały, a nie mogły. Ja tak się boję zamówić, że to znowu gdzieś utknie i do mnie nigdy nie dotrze. A z drugiej strony... ciężkie. No jakby, wiecie, no srocza dusza to srocza dusza, nawet pomimo tego, że się jeden jedyny znalazł rozświetlacz, to się tak nie błyszczy, a go kocham, no to ja dalej no, po prostu uwielbiam. Uwielbiam drobinki, iskierki, brokat. A jak już przy takich błyszczących rzeczach jesteśmy, to mam tu paletkę, która kolorystyką trafiła w Megusta 10 na 10, totalnie. W sensie tu są takie kolory, że użyję każdego i każdy mi się podoba, co jest w sumie rzadkością. Zazwyczaj w paletkach są takie kolory, że mam takie... No ładne, ładne, na pewno do czegoś się przyda, ale to nie jest taki cień, co będzie miał dołek. A tutaj, tak, każdy cień będzie miał dołek. Jest to, przepraszam, że jest ubrudzona, ale ja po prostu z niej od, no i na Wigilię się i we święta się nią malowałam i praktycznie się nią, cały czas po nią sięgam. Jest to paletka Mexmo i Andjider, dlatego że Andzia została współwłaścicielką Mexmo, Foxy Lady Eyeshadow Palette. Okładka nie jest do końca w mojej stylistyce, bardzo bym chciała zobaczyć tutaj jak jest twarz Andzi, żeby na przykład były tylko takie lisie uszka, takie trochę cute anime styl, ale że jakby totalnie ta okładka, no nie wiem, ona mnie nie razi, a środek mnie tak powalił i zachwycił, w ogóle bardzo duże, dobre lusterko, ja to lubię. Składa się, więc można ją spokojnie położyć na stole, to jest też, wiecie, to są niby takie pierdoły, ale... jak człowiek maluje dużo, to docenia takie rzeczy, tak? Że ona się na płasko kładzie i możecie ją spokojnie w rzędzie innych palet ułożyć. Te kolory. W sensie... bardzo dobry beż, bo nie za jasny, nie za ciemny. Bardzo dobry ten cień do cut crease, do modelowania, do cieniowania. Jeśli na przykład zabralibyście też tą paletę ze sobą gdzieś tam w podróż, to da się tym po prostu wymodelować buźkę, bo też sobie sprawdziłam. Mamy też tutaj jeszcze 6 takich matów, musztardę, pomarańcz, taką ceglastą pomarańcz, piękna oliwkowa zieleń, takie bordo, które mam właśnie dzisiaj zrobione też, bo dzisiaj całe oko jest zrobione oczywiście tą paletą i tu jest połączone właśnie ten brick, henna i crease. Odrobinka też tego basic i czarnym jest zrobiona taka cieniutka kreseczka. Jest właśnie też taki ciemny, głęboki, czekoladowy brąz oraz czerń. I tak, ten kolor rozciera się w delikatnie takie czerwone tony. Wszystko jest takie ze sobą złączone, że możecie zrobić na przykład samymi matami przepiękne cieniowanie, możecie właśnie użyć takich jakby pasujących do siebie kolorystycznych setów mat plus błysk, zrobić tylko dziennego nudziaka, zrobić sobie kreski każdym z tych kolorów, bo to jest taki rodzaj matu, który przy nakładaniu pędzelkiem od razu buduje się do maksimum pigmentacji. Jakby nie musicie robić na mokro tej kreski, tylko po prostu bierzecie sobie ten cień, kreskę, dziękuję, jest. No i oczywiście błyski, które... to jest lekkie dotknięcie. To jest piękne. To są takie iskrzące, mięciutkie drobinki, jakby... To jest trochę tak, jakby tu nie było bazy, tylko same te iskierki są tak mięsiste, gęste, że budują od razu pełen kolor, ale jeśli weźmiecie tylko tak lekko i na przykład omieciecie małym puszystym pędzelkiem, to możecie zrobić właśnie taką ferię takich o iskierek. Ja to sobie właśnie tak zrobiłam też na oku, żeby wykończyć ten odcień takiego właśnie ciemnego brązobordo, żeby troszeczkę jeszcze coś połyskiwało. Muszę sobie wyczyścić łapkę, bo zaraz będę cała w brokacie. Podoba mi się też rozmiar, bo ona jest taka kompaktowa, to nie jest tak, że macie tutaj po prostu pół palety wolnej, kilka nawsadzanych cieni, tylko to jest znowu paleta, która wykorzystała maksymalnie swój potencjał, plus jeszcze taki, że widać, że no, tworzyła ją osoba, która się po prostu maluje i wie, co jest
potrzebne człowiekowi do makijażu, bo wszystkie cienie są bardzo dobrze przemyślane. Znowu, tak samo jak w przypadku tej poprzedniej palety, one się ze sobą świetnie łączą. Można sobie stworzyć własne zestawy, że tak powiem, do zrobienia już gotowego make-upu. Widzicie po prostu, patrzycie na tą paletę i już widać, że można z tym zrobić naprawdę wiele make-upów. No i oczywiście muszę docenić, że jest zielony. Poprzedniej też był zielony, ja uwielbiam zielone cienie, a jest ich mało, więc zawsze jak w palecie jest zielony cień, to moje serce się cieszy. Tak więc, Andzia, podwójne gratulacje, zarówno jeśli chodzi o paletkę, jak i po prostu rozwój. Brawo. Zbliżamy się powoli do końca, zostały takie, powiedzmy, akcesoria, może tak to nazwijmy. No i tutaj oczywiście muszę wyróżnić Face Chart pierwszy od Mio we współpracy z Niką. Wspaniały. Naprawdę, jakościowo to jest taka torpeda. Jeśli chodzi o papier, jest bardzo dobrej jakości, jest idealnie porowaty, na tyle, żeby łapał idealnie pigment w papier, ale nie na tyle, żeby była taka brzydka faktura widoczna. Jest też odpowiednio jasno namalowany spód, że tak powiem, w sensie ten szkic, że jeśli na przykład chcecie jakąś inaczej poprowadzić linię, to nie ma problemu, przykryjecie to bez żadnego wysiłku. Bardzo ładnie są skonstruowane twarze, mamy zarówno damskie twarze, jak i męskie. O, proszę bardzo, męska twarz wygląda tak. Ale mamy też coś, co jest bardzo ciekawe i w sumie niespotykane w face chartach tak często, czyli same oczy i usta, jeśli potrzebujemy zaprojektować sobie tylko tą część makijażu, a nie chcemy marnować całej kartki. Więc brawo Mio, jak zawsze zrobić coś, to no, jak to się mówi, nie ma pączka w mieście. I tu jeszcze super, że znowu z kolejną super kreatywną osobą, z Niką, więc jeśli jeszcze jej nie śledzicie, to sprawdźcie koniecznie jej konto na Instagramie. Piękna rzecz. Ja się też wyżyłam twórczo, stworzyłam dwa face charty dla Mio do konkursu, gdzie po prostu odtwarzaliście te make-upy. Moje serce rosło, ale podjęcie decyzji to był koszmar. Ja po prostu nie spałam całą noc, bo to jest tak piękne widzieć, że ktoś odtworzył coś, co stworzyliście. Zresztą za każdym razem, jak na przykład odtwarzacie moje make-upy, to moje serce śpiewa. Więc tutaj jeszcze jest opcja do wyżycia się, jeśli właśnie na przykład macie wieczorem trochę czasu i nie zawsze człowiek chce się malować, bo to trzeba później zmywać. Zresztą no to wiecie, że już jesteście po pielęgnacji wieczornej, a tak to siadacie, możecie się wyżyć artystycznie, możecie do tego wrócić za 3 dni i to nic z tym nie będzie, no do make-upu za 3 dni ciężko wrócić, nie? A do face chartu jak najbardziej, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, wspaniała rzecz. Jeśli szukaliście sobie face chart booku, to ten mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Powiedziałam Wam na początku, że se poszłam po słodycze i wróciłam z kosmetykami, może nie gońca z kosmetykami, o ile ze sztucznymi rzęsami. Poszłam do Dealza po słodycze i zobaczyłam te sztuczne rzęsy. To jest Femme McCann, a firma? Po prostu. Fern McCann Eyelashes, dokładnie. Wygooglałam, że to jest w ogóle jakaś taka sławna osoba na Instagramie, ale ja jej wcześniej nie kojarzyłam. A rzęsy są bardzo dobre. One mi w ogóle mocno przypominają Vizofry. Ja Wam je wyciągnę i tu tak poniuniam przy kamerze. To jest model Dramatic. Ten drugi to jest model Volume i te na razie mi się najbardziej podobały. One są takie mięciutko puszyste, wiecie? To nie są w ogóle sztuczne takie rzęsy. Chciałabym powiedzieć, ile kosztują? 5 zł. 5 zł. Więc taniej niż u Chińczyka. Dla mnie jest to po prostu rewelacja. Mają dosyć gruby pasek, ale nie sztywny. Cały czas elastyczny, więc nie ma żadnego problemu z klejeniem. I końcówki jakby tych włosków są jakby zakończone na cienko, więc to nie jest tak, że są takie sztuczne na oku. No wiadomo, te są ogromne, gigantyczne wręcz modele, ale też jest model Natural, który jest bardzo lekki, więc jeśli szukacie czegoś tak, nie wiem, na jeden raz, ale też nie chcecie czegoś bardzo przerysowanego, to i takie też tam znajdziecie, więc w Dealsie warto zaglądać na każdą półkę. Ja zawsze robię standardowe przejście takim slalomem przez wszystkie działy, bo nigdy nie wiecie, na co się tam natkniecie. Jeszcze kirym dałam. A rzęsy po prostu są boskie. No, kupiłam sobie cały zapas. Mam też do polecenia kolejne anime, które znalazłam w ogóle przypadkiem, przeglądając sobie tam listę top 100 na Shindenie. Tak zawiesiłam oko, a kliknę, zobaczę. I opis mnie bardzo zaintrygował. Anime nazywa się Dororo. On jest w ogóle na podstawie mangi, jeszcze chyba tam z lat 70. albo 80., ale kreska jest nowoczesna
ale nie kująca w oczy, taka ładnie narysowana, o tak, taka przyzwoita. Gatunkowo coś powiedziałabym w stylu Naruto, przy czym trochę jest makabryczne, jak się tak o tym myśli, jest wzruszające dosyć mocno. Żałuję, że jest krótkie, chociaż są i tacy fani, co lubią, jak to nie trwa jednak pół roku oglądanie całego anime. To jest takie, wiecie, że max mniej niż 30 odcinków, więc ja trochę żałowałam, bo się już wkręciłam i chciałam, żeby było dłuższe. Z drugiej strony ta historia jest po prostu, składa się w całość i no to byłoby może też przeciąganie na siłę, ale wiecie, jak to jest, jak znajdziecie coś dobrego, to chcecie więcej, więcej i więcej. Zdecydowanie jest wartka akcja, są sceny walki, jest dużo magii i takich, wiecie, demony, jakieś rytuały, klątwa i droga w poszukiwaniu, w odnalezieniu siebie, jest jakaś taka główna misja bohatera, no właśnie coś tak w stylu trochę Naruto bym powiedziała, tylko z takim trochę berserkowym zacięciem, ale dalej lekkie, pomimo tego, że no, temat nie jest najlżejszy, to dalej lekkie w oglądaniu i takie wartkie, że się leci odcinek po odcinku. I teraz tak, tu robimy stop dla osób, które nie lubią żadnych spoilerów, żadnego opisu fabuły, tylko jakby w tym momencie już stwierdzają, że sobie obejrzą pierwszy odcinek i same zadecydują, no to tutaj kończymy, że tak powiem, polecajkę. A dla tych, co jednak lubią trochę więcej wiedzieć, no to idziemy dalej. No, ja zawsze wolę uprzedzić, bo na przykład ja nie lubię wiedzieć, o czym będę oglądać. I często na Shindenie właśnie muszę tylko przeczytać pierwsze zdanie, bo dalej to się boję. Anime opowiada o chłopcu, tak, o chłopcu, który został poświęcony w imię zachowania pokoju i dobrobytu w starożytnej wiosce w Japonii. I został poświęcony demonom, także zabrało mu wiele części ciała. Wiele, naprawdę, łącznie ze skórą, rękami, nogami, oczami, językiem. I chłopiec przeżył ten demoniczny rytuał i cóż, jego misja to odnaleźć swoje części ciała. I brzmi to naprawdę dramatycznie, nie jest aż takie w trakcie oglądania. No mówię, jest dosyć mocno chwytające za serce. Może nie jest najgłębsze, tak, ale nie jest płytkie. Bardzo Izabela mądrze to powiedziałaś. Dostarcza odpowiednią dozę rozrywki, jeśli właśnie to są wasze klimaty, to myślę, że spokojnie się w to wciągniecie. Ja jestem zauroczona i się aż zdziwiłam, że to jest w sumie dosyć znany tytuł, a mi jakoś umknął przez tyle lat, więc udało mi się wreszcie coś odnaleźć nowego, bo nawet teraz oglądam anime, w które się dosyć mocno wkręciłam, ale nie jest dobre. Jakby ma bardzo dużo wad, ale ma potencjał, który został mocno zmarnowany. I jest mi trochę przykro, z drugiej strony już stwierdziłam, że zostały mi 3 odcinki, to dokończę, żeby chociaż wiedzieć, jak to się skończy. Ale główna bohaterka jest tak irytująca i tyle jest tam irytujących rzeczy. Ono się nazywa Angels of Death, czy Death Angels? Ja się nawet tytułu nie pamiętam. W każdym razie jest taka konstrukcja trochę jakbyście oglądali piłę, że macie jakieś zagadki, które trzeba rozwiązać, pójść dalej, tylko że one są dosyć takie miałkie i trochę bez sensu. Jest dziewczynka, która budzi się na minus 6 piętrze i musi po prostu z każdego piętra znaleźć windę i wjechać na następne piętro, a na każdym piętrze ktoś chce ją zabić. W skrócie, no to jest tam trochę głębsza ta fabuła, ale główna bohaterka jest nie do zniesienia. Motywacje bohaterów są irracjonalne i oglądam tylko dlatego, że po pierwsze chcę wiedzieć, co będzie na następnym piętrze, a po drugie ja po prostu już teraz muszę wiedzieć, jak to się skończy. Ale jestem taka... To mogło być naprawdę dobre, a wyszło jak wyszło. Okej, mamy to. Nie będę już tutaj nic przedłużać, ponieważ muszę jeszcze dla was nagrać ulubieńców całego roku. I to będzie potężna kobyła, więc ten filmik taki, wiecie, szybki, zwartki, a tak do porannej herbatki. Oczywiście, no jakby słyszymy się już teraz i widzimy w nowym roku, więc życzę wam, żeby ten rok był po prostu dobry. Żeby się spełniały rzeczy, o których marzycie, żeby po prostu wszystko się układało i wróciło do normy. Ja już nawet tutaj, wiecie, nie mówię, żeby był najlepszy na świecie ten rok, tylko tak, żeby był taki okej. Trzymajcie się cieplutko, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście komentarze jak zawsze są wasze. Jeśli coś z tego już testowaliście, a może na coś się kusicie, to zapraszam, pogadajmy o tym na dole. No i oczywiście dziękuję wam przepięknie za oglądanie. Do zobaczenia w ulubieńcach całego roku.